Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam na odcinek Zadania z kapelusza od iKamat, poziom podstawowy. No to co? Zabawa z moim kochanym kapelusikiem. Losuję sobie dział, z którego będziemy rozwiązywać zadanie. Otóż zobaczmy, moi drodzy Państwo, jaki to będzie dział. Funkcje, a konkretnie takie bardzo ciekawe zadanie z funkcji, na które serdecznie zapraszam. Usuń niewymierność z mianownika w liczbie a, która jest w postaci 2 podzielone przez, i w mianowniku mamy tak, pierwiastek z 3, dodać 1, odjąć pierwiastek z 2. I za tym ułamkiem odjąć kolejny ułamek 4 podzielone przez, i w mianowniku pierwiastek z 3, dodać 1, dodać pierwiastek z 2. A następnie wyznacz c, wiedząc, że wykres funkcji o wzorze f od x równa się x plus c przechodzi przez punkt duże a o współrzędnych. Pierwsza współrzędna, czyli ta x-owa, to jest to nasze małe a, a druga współrzędna to jest pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 2. No jest to zadanie z funkcji, no jest mowa troszkę o funkcji, ale to nie jest tylko czysta funkcja. Tutaj powiedziałam, że mamy punkt, on ma współrzędne x i y, no to skoro ten punkt należy do wykresu tej funkcji, to trzeba będzie go podstawić. Ale zanim to zrobimy, to my to a musimy doprowadzić do prostszej postaci, bo to jest mega skomplikowane, prawda? Więc najpierw zajmiemy się tutaj obliczaniem tego a w najprostszej postaci. No dobra, nie będę tego przepisywać, tylko od razu już popatrzmy. Będzie trzeba usunąć niewymierność, ale jak widzisz, tu są aż 2 pierwiastki w mianowniku, w tym też. Chcielibyśmy zauważyć coś podobnego w tych mianownikach. No tak się składa, że oba mianowniki mają pierwiastek z 3, dodać 1. I później mamy minus pierwiastek z 2, a tu mamy plus pierwiastek z 2. Więc fajnie by było tak usunąć, żeby niewymierność, żeby później od razu mieć wspólny mianownik. Czyli ja przepisuję ten pierwszy ułamek i ja już go widzę, że będę go chciała rozszerzyć, prawda, przez ten mianownik tutaj, który był w drugim ułamku. Czyli rozszerzam. Czyli pierwiastek z 3 dodać 1, dodać pierwiastek z 2. I tak samo tutaj pierwiastek z 3 dodać 1, dodać pierwiastek z 2. Ok, odjąć 4 przez. Teraz przepisuję sobie ten ułamek, oczywiście drugi, i teraz jego rozszerzam też tak, żeby były od razu już gotowe wspólne mianowniki, przez ten mianownik pierwszego ułamka, czyli będę miała pierwiastek z 3 plus 1 minus pierwiastek z 2, pierwiastek z 3 plus 1 minus pierwiastek z 2. No wygląda to dosyć skomplikowanie, no musimy tutaj podziałać, nie? Czyli teraz tak, jak ja napiszę tą kreskę ułamkową, to tutaj u góry już śmiało mogę sobie mnożyć. 2 pierwiastki z 3, dodać 2, dodać 2 pierwiastki z 2. No bo to z tym, oczywiście to z tym i to też z tym. Ok, teraz tutaj jak widzę, to będę chciała usunąć niewymierność, prawda, ale nie całą od razu, no ale chociaż troszeczkę kawałek. Czyli popatrz, chcę zauważyć tutaj wzór skróconego mnożenia. Wiesz, w ogóle w usuwaniu niewymierności musisz mieć na uwadze ten wzór skróconego mnożenia. A minus b razy a plus b to będzie a kwadrat minus b kwadrat. Zawsze do tego dążymy w przypadku, kiedy mamy pierwiastki stopnia drugiego, tak jak tutaj. Czyli będę miała, tylko że to moje a właśnie będę miała, to, no, to moje a to będzie pierwiastek z 3 dodać 1. To a w tym wzorze mam na myśli. Więc ja muszę niestety zapisać tak, pierwiastek z 3 dodać 1 do kwadratu, zgodnie z tym wzorem, odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu. Tu się super usunie, tu nie bardzo. Trudno będziemy działać dalej. Teraz odjąć kreska ułamkowa i znowu ta sama sytuacja. To mnożę tak, żeby było jak najprostszej postaci, czyli 4 pierwiastki z 3, dodać 4, odjąć 4 pierwiastki z 2. I mam sytuację dokładnie taką samą, prawda? Więc dokładnie tak samo tutaj postępuję. Czyli będę miała pierwiastek z 3 dodać 1 i to do kwadratu, odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu. No bo ten mianownik jest identyczny jak ten. Co prawda tu jest jakby na odwrót mnożenie, ale wiemy, że mnożenie jest przemienne. To czy ja napiszę tak, czy napiszę tak, nie ma to znaczenia. I tak ten sam wzór stosuję. Dobra, to się równa. W takim wypadku teraz zrobimy tak. Mamy wspólne mianowniki już, nie? Możemy dać wszystko na jedną kreskę ułamkową, czyli w liczniku będzie 2 pierwiastki z 3, dodać 2, dodać 2 pierwiastki z 2 i teraz muszę
ten licznik dopisać, tylko pamiętam, że tu jest minus, który zmienia mi znaki. Minus 4 pierwiastki z 3, będę miała minus 4 i dodać 4 pierwiastki z 2. Dzięki czemu mam wszystko na jednej kresce ułamkowej. No ale niestety, w mianowniku czy tym to nie ma znaczenia, na który patrzymy, musimy wykonać jeszcze ten wzór skróconego mnożenia, no bo przecież nie da się jedynki dodać do tego pierwiastek z 3, no nie? Czyli musimy jeszcze przypomnieć sobie wzór skróconego mnożenia na a plus b do kwadratu. To jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. To jest ten dłuższy troszeczkę wzór po rozpisaniu, nie? Czyli mamy tak, pierwiastek z 3 do kwadratu, dodać 2 razy pierwiastek z 3 razy 1, czyli 2 pierwiastki z 3 i dodać 1 do kwadratu. Odjąć. Tu akurat superowo się stanie, bo pierwiastek z 2 do kwadratu, no to jest po prostu 2. Dobrze? No to dalej będę sobie tutaj kontynuowała. U góry już mogę coś zrobić. Czyli tak, może najpierw zacznę od tego, co jest na plusie. 2 pierwiastki z 2 i 4 pierwiastki z 2 to będzie 6 pierwiastków z 2. Dalej, 2 pierwiastki z 3 minus 4 pierwiastki z 3 to będą minus 2 pierwiastki z 3. I jeszcze mam 2, odjąć 4 minus 2. No troszeczkę tutaj mamy krócej, nie? Więc fajnie to już jest. Teraz tutaj wykonujemy, co się da. Pierwiastek z 3 do drugiej to jest 3. Dodać 2 pierwiastki z 3, dodać 1 i odjąć 2. No dobra, górę przepisujemy, nie mamy wyjścia. Trochę się tutaj męczymy z tym usuwaniem niewymierności. No a na dole mamy tak, 2 pierwiastki z 3, no i tu mamy 4 odjąć 2, czyli dodać 2. No widzimy, że moglibyśmy w sumie u góry wyciągnąć 2 przed nawias i na dole też zawsze to troszeczkę będzie lepiej. Nie ma jeszcze szału, ale będzie troszeczkę lepiej. Wyciągłam 2 przed nawias, czyli tak jakby podzieliłam przez 2 i to, prawda? I wtedy mam 3 pierwiastki z 2 minus pierwiastek z 3 minus 1 podzielone przez pierwiastek z 3 dodać 1. No i co muszę zrobić? Muszę jeszcze raz usunąć niewymierność. Tylko teraz już mam sytuację prostą, bo mam taką sytuację, jaka często się pojawia, przygotowując się do matury, prawda? Czy nawet już na początku naszej nauki w szkole średniej takiej sytuacji się uczymy, usuwania niewymierności. Właśnie, żeby ten wzór skróconego mnożenia zastosować, to ja muszę tutaj rozszerzyć licznik i mianownik przez pierwiastek z 3 minus 1. Mówimy tak profesjonalnie, że rozszerzamy przez liczbę sprzężoną. No to skoro tak, to ja już tutaj sobie zapiszę, kreska ułamkowa, niestety, to muszę mnożyć z tym i to z tym, czyli mianownik z mianownikiem, licznik z licznikiem. Tu muszę każdy z każdym. 3 pierwiastki z 2 razy pierwiastek z 3 to będą 3 pierwiastki z 6. Teraz minus pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to będzie minus 3. Teraz minus 1 razy pierwiastek z 3 to będzie minus pierwiastek z 3. Teraz wszystko z minus 1, czyli minus 1 razy 3 pierwiastki z 2 to będą minus 3 pierwiastki z 2. Minus 1 razy minus pierwiastek z 3 to będzie plus pierwiastek z 3 i minus 1 razy minus 1 to będzie plus 1. Ok, a na dole będzie wiadomo co, będzie a kwadrat minus b kwadrat, ten wzór, czyli pierwiastek z 3 do kwadratu, odjąć 1 do kwadratu, nie? No i teraz zobaczmy, czy są tu jakieś wyrazy podobne. No tu się nam lekko coś zrobi w liczniku, czyli 3 pierwiastki z 6, dalej mamy minus 3 pierwiastki z 2 i mamy minus 3 dodać 1, czyli mamy minus 2. Podzielone przez, i tu będziemy mieć 3 minus 1. No to ja od razu może napiszę 2. No niestety, nie da się tego lepiej, ale ważne, że co zrobiliśmy. Że po tylu naszych przekształceniach w końcu usunęliśmy maksymalnie niewymierność w tym przykładzie tutaj i mamy już to A wyrażone w najprostszej postaci. No to dobra, to teraz naszym zadaniem jest wyliczyć C, współczynnik w tej funkcji naszej f od x, tylko wiedząc o tym, że do wykresu tej funkcji należy punkt A. No to punkt A już teraz będzie miał jakieś współrzędne. Ta pierwsza współrzędna to będą 3 pierwiastki z 6 minus 3 pierwiastki z 2 minus 2 podzielone przez 2, a druga współrzędna oczywiście była podana od razu, więc tylko przepiszę. No i teraz ten punkt podstawiam do wzoru funkcji, pamiętając oczywiście, że y to jest inaczej f od x, czyli będę miała pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 2, to się równa. No za x-a podstawiam 3 pierwiastki z 6 minus 3 pierwiastki z 2 minus 2 podzielone przez 2 i dodać c.
No to co tutaj najlepiej byłoby zrobić? No myślę, że wygodnie byłoby na przykład pomnożyć razy 2, dzięki czemu pozbędziemy się tego mianownika i będziemy mieć 2 pierwiastki z 3 minus 2 pierwiastki z 2, to się równa. 3 pierwiastki z 6 minus 3 pierwiastki z 2 minus 2, dodać i teraz uwaga, żeby nie zapomnieć, 2c. Czyli ja może literkę C zostawię po tej stronie, a wszystko inne przerzucę, czyli będę miała tak, 2 pierwiastki z 3 minus 2 pierwiastki z 2 minus 3 pierwiastki z 6, dodać 3 pierwiastki z 2, dodać 2, równa się 2C. Czyli oczywiście przeniosłam ze zmianą znaku. Szukamy teraz może jakichś wyrazów podobnych, no coś tam delikatnie jest tu i tu. Czyli zapiszmy sobie 2 pierwiastki z 3 minus 3 pierwiastki z 6 i tu będę miała dodać pierwiastek z 2, dodać 2, to się równa 2c. Na końcu podzielę przez 2, żeby ostatecznie zapisać, jakie to będzie c. Zapiszę w ułamku 2 pierwiastki z 3 minus 3 pierwiastki z 6, dodać pierwiastek z 2, dodać 2, podzielone przez 2. Naszym zadaniem było wyznaczyć takie C, żeby ten punkt A o takich współrzędnych należał do wykresu funkcji. Wyznaczyliśmy to C. A że w trakcie musieliśmy pokonać kilka przeszkód, życie zdarza się tak. Tak jak i tutaj w tym zadaniu nam się zdarzyło. Mam nadzieję, że zadanie, które zrobiliśmy właśnie z tego mojego kapelusza, spodobało Ci się i że będziesz jeszcze częściej sięgał do moich filmów i razem ze mną uczył się na moim kanale matematyki. Jeżeli byłoby to dla Ciebie za mało, to jak zawsze zapraszam na moją stronę internetową aikamatko.pl, gdzie dostępne są kursy online zarówno z matematyki na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym, czy też z matematyki dla studentów. Dlatego zapraszam bardzo serdecznie do nauki razem ze mną matematyki online.